W ramach tarczy 4.0 powstał z inicjatywy również pana prezydenta Andrzeja Dudy Fundusz Inwestycji Samorządowych. I ja się bardzo cieszę, bo w ramach tego funduszu, szanowni państwo, do powiatu biłgorajskiego prawie 23,5 miliona złotych trafi do poszczególnych samorządów. Powiat biłgorajski oczywiście jest największym beneficjentem. To wynika z obiektywnych przeliczników, ale jest największym beneficjentem tej pomocy w ramach tarczy antykryzysowej. To jest ponad 5 milionów złotych i tutaj te pieniądze służą samorządom na wkład własny, na inwestycje, które są potrzebne dla właśnie mieszkańców, w naszym przypadku powiatu biłgorajskiego, ale poszczególnych gmin, poszczególnych miast, które się znajdują na terenie naszego powiatu. I to jest suma naprawdę bardzo wysoka. 23,5 miliona złotych trafi do naszych samorządów, a de facto do naszych mieszkańców. Przede wszystkim ważny w tym momencie jest Fundusz Inicjatyw Samorządowych. Propozycja, którą zgłosił nasz prezydent Andrzej Duda w maju. 19 czerwca Sejm przyjął ustawę Tarcza 4.0 i między innymi są zapewnione środki dla budżetów gmin i samorządów jednostek terytorialnego. Warto zaznaczyć, że te środki dzielone są według algorytmu, trafią do wszystkich jednostek. Algorytm wskazuje na to, że mniej więcej jest to 10% inwestycji zgłoszonych, rozpoczętych w bieżącym roku. Do powiatu biłgorajskiego trafią środki w wysokości 23,5 miliona złotych, z czego miasto mi najbliższe, Biłgoraj, otrzyma 4,5 miliona złotych, a powiat biłgorajski, jako również jednostka samorządu, 5,5 miliona złotych. Myślę, że te środki pozwolą na zapewnienie właśnie miejsc pracy, zrealizowanie rozpoczętych inwestycji, ale przede wszystkim będą takim zastrzykiem finansowym, który pozwoli zamknąć budżety w przeciągu tego roku. Te 4 miesiące w tej chwili pandemii znacznie ograniczyło dochody budżetów. Przed nami kolejne miesiące, nie wiemy, co się wydarzy. Dlatego te środki, po rozmowach z wójtami, wiem, że będą bardzo przydatne, pomogą, tak jak wcześniej powiedziałam, zrealizować rozpoczęte inwestycje, ale też zapewnią miejsca pracy w naszym powiecie. Blisko 17 milionów kredytów w tym roku będziemy musieli zaciągnąć na pokrycie wkładu własnego w inwestycje, które są przeprowadzane na terenie miasta dla naszych mieszkańców. Ta kwota 4 miliony 607 tysięcy jest poważnym zastrzykiem do tego, żeby albo pomyśleć o następnych inwestycjach, albo sfinansować te inwestycje, a po prostu zaciągnąć mniejszy kredyt. Tarcza antykryzysowa w połączeniu i w uzupełnieniu z naszymi działaniami, czyli lubelskim pakietem antykryzysowym, w ramach którego przenieśliśmy 118 milionów złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego na wsparcie dla przedsiębiorców. W dobie pandemii, oprócz zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców, bardzo ważnym elementem i dla rządu, i dla nas, dla samorządu województwa, jest gospodarka, są miejsca pracy, jest utrzymanie miejsc pracy. Te środki finansowe, które trafiają do powiatu biłgorajskiego, do przedsiębiorców z powiatu biłgorajskiego w formie mikropożyczek, w formie dopłat do postojowego, czyli utrzymania miejsc pracy, to kilkadziesiąt milionów złotych. Najlepszym przykładem jest wsparcie dla spółki Black Red White w wysokości 29,5 miliona złotych. My się bardzo cieszymy, że jednak region lubelski przechodzi może nie suchą, ale lekko zmoczoną stopą przez ten kryzys wywołany pandemią COVID, ale już widzimy po statystykach, że nie wzrasta lawinowo bezrobocie, że jednak te miejsca pracy są utrzymane. Zachęcamy wciąż nadal małych i średnich przedsiębiorców do kontaktów z Powiatowym Urzędem Pracy, gdzie można jeszcze z tych mikropożyczek i innych form wsparcia korzystać. Dziś dzień, w którym tarcza antykryzysowa 4.0 rządowa została uruchomiona i to kolejne wsparcie, tym razem dla samorządów. Środki finansowe ponad 23 miliony złotych przekazane do samorządów wszystkich szczebli w powiecie biłgorajskim trafią na inwestycje w sale gimnastyczne, w drogi, w przedszkola, szkoły. Poprzez pandemię zostanie zmniejszony poziom jakby wpływów podatkowych dla tych gmin i te środki finansowe przekazane przez polski rząd mają tą lukę uzupełnić. To, co najważniejsze, po pierwsze zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, po drugie utrzymanie inwestycji, bo również inwestycje publiczne dają i utrzymują realnie miejsca pracy. I tu chcę państwa zapewnić, że dzięki dobrej współpracy z panem prezydentem Andrzejem Dudą, z polskim rządem i samorządami wszystkich szczebli
wyjdziemy z tego kryzysu, być może nawet bardziej wzmocnieni niż przed kryzysem, bo pamiętajmy, że takie kraje jak Hiszpania czy Włochy borykają się z ogromnym kryzysem gospodarczym. My, wbrew pozorom, dzięki pandemii, bo polska gospodarka radzi sobie jako jedna z najlepszych gospodarek w Europie, może nam to pozwolić na dogonienie pozostałych państw Unii Europejskiej. Ale to, o czym chcę zapewnić, to to, że inwestycje zostaną utrzymane, chociażby ta, na którą tak długo tutaj w powiecie biłgorajskim czekamy, czyli droga wojewódzka 865 od Biłgoraja przez Tarnogór do granicy województwa. Przetarg za chwilę zostanie rozstrzygnięty. Będziemy podpisywać oczywiście tutaj w mieście Biłgoraj umowę na wykonanie tej inwestycji. No i ruszamy już w wakacje z pracami. Te ponad 5 milionów, które trafi z tego funduszu inwestycji samorządowych właśnie do powiatu biłgorajskiego, ja to wkładam do sejfu i trzymam na inwestycje w szpitalu. Ponieważ, tak jak powiedziałem, staramy się w zasadzie, jesteśmy już bardzo blisko tego momentu, kiedy powiat biłgorajski, mam nadzieję, z sukcesem przejmie szpital od spółki prywatnej i te ponad 5 milionów złotych z Funduszu Inwestycji Samorządowych wkładam do sejfu i czekam na możliwość inwestowania w szpital. Ważne jest, że te pieniądze mamy, że są zabezpieczone, czekamy na formalności. Przypominam Państwu, że blokuje nas niestety tutaj brak decyzji drugiej instancji sądu, gdzie tak naprawdę nie ma prawomocnej decyzji o upadłości spółki Arion. Natomiast zmierzamy do tego, czynimy wszelkie starania, żeby ten szpital przejąć. Jest wiele rozmów w Narodowym Funduszu Zdrowia, w Ministerstwie Zdrowia, w różnych innych instytucjach i ważną informacją jest to, że ponad 5 milionów mamy do dyspozycji na właśnie na inwestycje. I ja deklaruję i, tak jak powiedziałem, zamykam te pieniądze do sejfu i czekam na możliwość inwestowania w szpital.